ambitna, pracowita, konsekwentna, komunikatywna, wszechstronna, z dużym poczuciem humoru. Laureatka Nagrody Naukowej Polityki w kategorii Nauki o życiu. Magdalena Król. Zajmuję się badaniem mikrośrodowiska nowotworowego na modelu psim. Guz nowotworowy tworzy taki jakby cały oddzielny organizm. Znajdują się tam nie tylko komórki rakowe, ale też bardzo wiele innych komórek i one wszystkie ze sobą wzajemnie oddziałują. Najbardziej fascynują makrofagi, czyli komórki układu immunologicznego, które wydawało się przez wiele lat, że zamiast zwalczać nowotwór, to są przez niego korumpowane, tak aby wspierały jego rozwój i przerzutowanie. Wyniki moich badań wskazują na to, że do żadnej korupcji nie dochodzi. Makrofagi tak naprawdę chcą dobrze, chcą walczyć z nowotworem, ale jakby efektem ubocznym ich działania jest to, że promują powstawanie przerzutów. Badania Magdy są nowatorskie. Ona, że tak powiem, można powiedzieć, jest takim pionierem w Polsce, ale chyba również w Europie onkogenomiki weterynaryjnej. Są to osiągnięcia nie tylko niezwykłe z punktu widzenia poznawczego, bardzo pionierskie, jeżeli chodzi o weterynarię, ale również i mające, myślę, w przyszłości duże znaczenie dla prewencji chorób nowotworowych, dla ich zwalczania, dla terapii chorób nowotworowych. Ja pracuję na modelu psim, pracuję na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, ale na poziomie komórkowym te wszystkie granice się zacierają i moje badania mogą znaleźć przełożenie również w medycynie ludzkiej. Magda jest zdeterminowana i konsekwentna. Ona jak ma już jakiś plan, to dąży do jego realizacji. Za rzeczy, do których nie ma jakby serca, po prostu za nie się nie zabiera. Pamiętam dużą łatwość współpracy z nią, dużą kreatywność jej, jeżeli chodzi o badania naukowe. Taki zmysł, można powiedzieć, analityczny, a jednocześnie obarczony też krytycyzmem. Najlepszymi naukowcami są ci, którzy mają dużo pokory i cały czas się uczą i dążą do samoulepszenia. I ona właśnie ma wszystkie te cechy, żeby później osiągnąć jakby wyżyny sfery naukowej. Myślę, że Agatka jest największym jej sukcesem życiowym. Ale jeśli chodzi o taką już sprawę czysto zawodową, to praca jako naukowca odgrywa bardzo ważną rolę w życiu Magdy. Znalazła tam tego, chyba czego szukała w życiu zawodowym, czyli pracy z ludźmi, ale takiej trochę i zagadki związanej z nieprzewidywalnością właśnie tej biologii. O sukcesach zawodowych decyduje w dużej mierze jej łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi. W nauce jest to bardzo ważna cecha, dlatego że naukowcy muszą wymieniać swoją wiedzę, swoje doświadczenia, a Magdzie przychodzi to bardzo łatwo. Bardzo szczęśliwa z tym, co robi.